Czy na dziwnym cmentarzu na Google Maps można zauważyć zdjęcie dziewczynki? Ty! Ej, ktoś tu stoi! Ej, ty kurde widzisz to? What the fuck, widzowie? No chłop normalnie nie ma nogi, co jest? Dzisiaj postanowiłem, widzowie, że będziemy sprawdzać dla Google Maps bardzo przerażające rzeczy. Niektóre z tych rzeczy naprawdę, widzowie, gdy siedziałem sam w pokoju, mnie przeraziły, więc na pewno was też przerażą. Widzowie, te rzeczy, które znalazłem, pochodzą z Ameryki albo z jakichś tam innych zakątków świata. Niestety, widzowie, nie udało mi się znaleźć nic w Polsce. Nie wiem, jeżeli macie, widzowie, jakieś tam rzeczy, które możemy zobaczyć na odcinku w Polsce, mega przerażające, słuchajcie mi to na przykład na Discordzie, który macie link w opisie, albo gdziekolwiek, widzę, na Instagramie, żebym ja mógł to na następnym odcinku znaleźć. Amory, to tak już, wiecie, już mory zaczynamy po prostu. Sprawdź najstraszniejsze rzeczy na Google Maps. Widzowie, niektóre was naprawdę przerażą. Let's go. Ojojojojojoj. Oh, mama jej. I może tak, na Google Maps znalazłem bardzo przerażające rzeczy. Znaczy, no może nie, mordy nie znalazłem, bo wszystkie linki, które gdzieś przeszukałem, może macie w opisie źródła. Po prostu ja chcę zobaczyć mordy reakcję, chcę mordy sprawdzić, czy te rzeczy, które naprawdę gdzieś tam ludzi straszą, czy to jest autentyczne. Na przykład, jest jakiś artykuł odnośnie jakiejś nawiedzonej dziewczyny, czy nawiedzonej dziewczyny. Jest mordy artykuł na jakiejś tam stronie, który mówi, że gdy wbijem na Google Maps na te koordynaty, wtedy znajdziemy mega przerażającą rzecz i coś tam mordy się wydarzy, coś tam będzie widać. Ja mordy ci na tym odcinku właśnie będziemy to sprawdzać, będę to sprawdzał i zobaczymy. Czy naprawdę, mordy, to jest takie straszne, czy nie? Czy te legendy, które krążą w internecie o tym, że Google ma coś strasznego, są prawdziwe? Dobra, skończysz pierdzielić, Dawid, let's go do odcinka, bo zaraz tu się wszyscy zanudzimy na śmierć. I to będzie straszniejsze. Let's go! Ale was wyczyszczę teraz, brudasy. Może przejdziemy teraz od razu do pierwszej rzeczy, która pojawiła mi się na Google Maps, którą szukałem. Nie wiem, czy mordy jest to błąd, czy jest to tak specjalna jakaś zagrywka, czy naprawdę chłop jest mega dziwny, ale zobaczcie, widzowie, na to. Gdy będziemy sobie spoglądać na różne tej pejzaże, widzowie, tego miasta, możemy mordy zauważyć, że ta mapa jakoś dziwnie gliczuje się, nie? Zobaczcie, jakby miał się problem z internetem, ale widzowie, jak będziemy sobie przechodzić troszeczkę dalej, możemy zobaczyć taką jedną tutaj postać. Mówicie, mordy, że to nie jest nic dziwnego, że ta postać jest normalna. Mordy, poczekajcie chwilę, jak zawsze się mordy doładujecie. What the fuck, widzicie to teraz? What the fuck, widzowie, no chłop normalnie nie ma nogi, co jest? Nie no, widzowie, to już takie w ramach ciekawostki było najbardziej. Może chciałem wam pokazać taki dziwny, śmieszny błąd. To mordy wygląda to jakby choleś nie o nogi. No po prostu mordy tak chciałem wam pokazać, bo tak naprawdę to jest błąd, bo widzicie sobie, mordy, nic mu nie ucięło od tej nogi, nie? Brak ciekawostki, widzowie, że po prostu was tutaj rozchmurzyć, a mordy to lecimy już na poważnie, z poważnymi mordy tematami, więc let's go, lecimy. Moreczki, przeszukując internet do tego odcinka, znalazłem mega dziwny artykuł, który jest oczywiście w języku angielskim, ale postaram się wam przetłumaczyć. Na dziwnym cmentarzu na Google Maps można zauważyć zdjęcie dziewczynki, która wyłania się pośród drzew. Nie wiem, widzowie, czy to jest prawda, mordy, zaraz to wszystko sprawdzimy. Pokażę wam teraz zdjęcie mordy tej dziewczynki, która rzekomo mordy tam się pojawia. Naprawdę, widzowie, mnie to przeraziło. Pokażę wam, widzowie, żeby nie było. Zobaczcie, widzowie, na tym zdjęciu ewidentnie widać, że coś tam mordy siedzi. Jakby naprawdę, mordy, za drzewem była jakaś dziewczynka. Nie wiem, czy mordy to zauważycie, czy ja mordy mi naświruję, ale tutaj totalnie widzę zdjęcie dziewczynki, jakby ktoś tam mordy był. Mordy, teraz mam pomysł, żeby sprawdzić na Google Maps. Mordy, wejdziemy na ten Google Maps i zobaczymy, czy ta dziewczynka naprawdę, mordy, tam jest. Widzowie, jest dokładnie to miejsce i teraz zobaczmy, czy ta dziewczynka, mordy, gdzieś tu się kryje. Fuck, mordy, gdzieś tu czekajcie, bo to zdjęcie cmentarza, mordy, było... Mordy, widzowie, zaczynam się... Nie, what the fuck, co... Ty, ej, ktoś tu stoi, ej, ty, mordy, widzisz to? Ty, to nie jest ta, mordy, dziewczynka, ej, zobacz, mordy, teraz na Google Mapsie patrzę, wam odświeżę, widzowie, że to nie jest nic, mordy, wklejone, zobaczcie, tu... Mordy, szukałem tej dziewczynki, a tu... A ktoś tu, mordy, ewidentnie stoi, zobaczcie, mordy, jakaś dziewczynka stoi, głową wpuszczona w dół. What the fuck, widzowie, to jest cmentarz. Zobaczcie, widzowie, to jest, mordy, cmentarzysko, zobaczcie. Mordy, ktoś tutaj stał, ewidentnie, widzowie. Gdzie to było? Ty, patrzcie, mordy, zgubiliśmy to. What the fuck, czyli, mordy, jeden... Jedna... Patrzcie, mordy, teraz tego nie ma, what the fuck? Mordy, to była ona? Mordy, krąży po internecie pewna legenda, ponieważ na Google Maps możemy znaleźć nawiedzone miasto, które naprawdę jest nawiedzone. Wiem, mordy, że to brzmiało bez sensu, ale widzowie, zobaczcie sobie na to. Pewien mężczyzna, przeglądając sobie Google Maps, napisał na forum, że znalazł takie dziwne miejsce na świecie. Gdy przeglądał Google Maps, dwa razy powiedziałem, gdy przeglądał Google Maps, trzy razy powiedziałem, gdy mordy przeglądał Google Maps, znalazł bardzo przerażające miejsce na świecie. Jest to, mordy, nawiedzone miasto. Gdy będziemy podobno, mordy, przez niego przechodzić, będziemy spacerować przez Google Maps, zdarzy się, mordy, dziwna sytuacja. Za
czy może przetestujemy to teraz i zobaczymy, czy naprawdę coś się widzowie wydarzy. Tutaj macie może zdjęć dla przykładu, jak to widzowie wygląda. Tak może powinno się stać, nie wiem, może czy to się dzieje jakoś randomowo, dnia i nocy, może naprawdę nie wiem. Zobaczmy sobie widzowie teraz, czy coś się mordy wydarzy. Ja to miejsce mordy mam zapisane na komputerze i po prostu przejdźmy teraz do Google Maps i sprawdźmy, czy takie rzeczy mordy się na serio tam wydarzą w tym nawiedzonym rzekomo mieście. Let's go. A widzowie, jak sami widzicie, jesteśmy teraz w tym opuszczonym mieście, a czy opuszczonym, nawiedzonym widzowie mieście. Te zdjęcie, które czekajcie, to zdjęcie było na jakimś trójkątnym budynku, widzowie, nie wiem dokładnie gdzie, to chyba było gdzieś tutaj, widzowie, zrobione, zobaczcie, może to zdjęcie, że tak się tutaj czekajcie, może po prostu pochodźmy po tym mieście, zobaczymy, widzowie, coś tutaj dziwnego widzimy, na przykład gdzieś w oknach, może, czy coś zauważymy dziwnego, jak na razie, może, naprawdę, ja tu nic nie widzę, że to było jakieś, czymś się różniło, czy ten mordy mit opalimy, czy naprawdę, mordy, coś tutaj będzie takiego, że się na serio wystraszymy, zobaczymy zaraz to wszystko, nie, widzowie, jak na razie, widzę tylko, że tu nie ma nic, nie, to naprawdę, to, widzę, że tu nie ma nic, gdzieś było, mordy. Ty, a to nie było tutaj, widzowie? Chyba gdzieś... Wow, ej! What the fuck, gdzieś to przeżyło? Ej, co się zglitchowało, what the fuck, autentycznie? Ej, nie wiem, czy mordy mi się przewidział, gdzieś to też ze mną? Nie wiem, mordy, napiszcie w końcu, czy gdzieś to ze mną teraz. Ej, co się autentycznie przeżyło, zglitchowało? Ej, ale czy to wyglądało może w ten sam sposób? Ej, no nie no, bez ja widzę, drugą mordy rzeczą... Patrzcie, wszystko się glitchuje. Mordy, drugą rzeczą, którą przechodziłem, nie wiem, czy to mordy jest błąd Google Mapsa, ale widzowie, powiem wam tak, pierwszy raz mordy, jak sobie przechodziłem, nic mordy nie działo. Teraz nagrywam widzowie odcinek i coś mordy na milisekundę naprawdę coś się zglitchowało. What the fuck? Co to mordy? Co to kurde było? Matko Bosko, co to się stanęło? Znaczy mordy, zszokowałem się, ej, nie wiem, mordy, co o tym sądzić, o tych Google Mapsach, bo to się normalnie glitchuje. Nie, widzowie, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebyśmy to nagrywali. Dlaczego, widzowie, jak teraz zacząłem nagrywać ten, mordy, odcinek, zaczęły się dziać te dziwne rzeczy. Naprawdę, widzowie, nie wiem. Dobra, mordy, lećmy do kolejnej rzeczy, którą chcę pokazać w ramach ciekawostki. Widzowie, jest to mega straszne, ale widzowie, tam się nic nie wydarzy, ponieważ dawno zostało to już zamazane. Jest to, widzowie, mężczyzna, który znalazł coś na Google Maps, taką dziwną czarną postać. Mordy, macie tutaj cały artykuł o tym, oraz taką czarną postać. Możecie, mordy, te artykuły tam wam powiedziałem, wszystko możecie przeczytać. Pokażę wam, widzowie, jak to dokładnie wyglądało. Puszczę wam, widzowie, to. Pisał mordy coś na Google Mapsie i zobaczcie, widzowie, co się wstało. Patrzcie, wchodzi mordy na 360 i zobaczcie, widzę, patrzcie, i obracał ją. Patrzcie, mordy. Patrzcie. Widzicie, widzowie, to? Widzowie, gdy teraz próbujemy wejść na Google Mapsa, tych już obrazków nie ma, ale za to, mordy, pojawiły się mega przerażające, dziwne rzeczy. Zobaczcie, mordy, popatrzcie na te duchu Kali Banner, widzowie, dokładnie jak to wpiszemy, duchu Kali Banner, pojawią się, mordy, te rzeczy i mega dziwne, jakieś, widzowie, jakby to wyglądało jak jakieś opuszczone miasto. Zobaczcie, mordy, sami. Jest to, widzowie, mega, jest to jakaś, mordy, ruina. Tego już, tego morda Google Maps już nie ma niestety, ponieważ to usunęli, ale, mordy, możecie sobie na przykład zauważyć, o, widzowie, postać dokładnie w tym miejscu, zobaczcie. Widzę, nie wiem, czy to się już stało jakimś mordeczkim memem. Zobaczcie, możecie mordy to sami zauważyć sobie. Patrzcie, widzowie, na to, normalnie można to zauważyć. Patrzcie, i tu mordy w tych krzakach. Mordy, to już niestety usunięte zostało. Niestety, widzowie, nie wiem dlaczego. Ale nie, tu chyba, patrzcie, jest ta postać, widzowie. What the fuck? Widzowie, normalnie uchwycona jest ta postać. Mordy, właśnie w tym miejscu. Tych zdjęć już niestety nie ma, ale są, mordy, różne przedziwne zdjęcia. Na przykład, widzowie, tu się dzieją, mordy, dziwne rzeczy. Jak chcemy w to wejść, zobaczcie, co się, mordy, dzieje. No nic, jakieś filmiki się, mordy, nie ładują. Nie wiem, naprawdę, widzowie, o co tutaj chodzi. Są, mordy, przerażające zdjęcia. Nie wiem, chcecie, mordy, zobaczyć te zdjęcia wszystkie? Możecie, widzowie, je zobaczyć. Ale na przykład, mordy, dziecko w czajniku, nie wiem, serio, totalnie na maradeczki, nie wiem, o co chodzi z tą miejscówką, ale widzowie, według niektórych, wam szczerze, widzę, co niektórzy sądzą o tym miejscu, to Kale Made in Indonesia, dołączymy do użytkownika YouTube, coś tam, że to jest odkrycie jakiegoś miesiąca, nie? I widzowie szybko wyrazili swoje przemyślenia na temat tego, co to za postać, widzowie. Niektórzy sugerowali, że może być to jakiś pokąg, widzowie, podobno malezyjski, indonejski duch, będący duszą zmarłej osoby. Nie, widzę, musicie sobie, może, sami to przemyśleć, czy to naprawdę, widzowie, no nie wiem, czy cokolwiek takiego strasznego było, może miejscówka jest przerażająca. Nie wiem, widzowie, dziwne, mordy, to jest, po prostu to jest dziwne. Możecie, mordy, to sobie sprawdzić wszystko, nie? W internecie, jeżeli chcecie. Dobra, widzowie, wydarzyła się teraz mega dziwna sytuacja, ponieważ zacząłem, mordy, nagrywać ten odcinek, byłem w trakcie i, mordy, lustrzanka normalnie mi się wyłączyła. Nie wiem, mordy, o co chodziło, bateria się cała, mordy, rozładowała, musiałem na szybko iść zmienić baterię, a mordeczki miała na full baterię. Nie wiem, mordy, czy to jest spowodowane. Nie wiem, chciałem się, mordy, żegnać z wami, a niestety, mordy, cała bateria mi się rozdupcyła. Nie wiem, widzowie, czy powinniśmy w ogóle zgłębiać dalej te tematy, mordy, Google Maps. Nie wiem, widzowie, jeżeli chcecie, mordy, kolejne odcinki z tym Google Maps, napiszcie mi to w komentarzu, a ja, mordy, po prostu, nie wiem, może zrobimy kolejne odcinki, ale widzę, jak na razie ja widzę, że, mordy, jest to fucking niebezpieczne. Nie wiem, serio, o co to chodziło, rozładowała mi się cała bateria.
Wszystko się mordy roztupcyło. Dobra, widzowie, zróbmy po prostu tak, w ten sposób to zrobimy. Jeżeli widzowie będziecie chcieli kolejne odcinki, właśnie ty Google Maps będę pokazywał, może mordy jakieś bardziej hardkorowe wydaje na kolejne odcinki, napiszcie mi to mordy w komentarzu właśnie w tym momencie, a jeżeli napiszecie mi teraz to w komentarzu, ja po prostu mordy zrobię kolejny odcinek. Dziwna mordy sytuacja teraz się wydarzyła, nie chcę mordy na razie kontynuować, jest widzowie, chcę na razie mieć spokojny wieczór, więc mordy zalecam wam też się wchodzić na te strony, bo zacząłeś to mordy wszystko, ja piszczałem mordy o tym duchu, Gulang Pong Kong widzowie, zacząłeś mordy wszystko dziwne rzeczy dziać, więc mordy dobra, ja was żegnam mordy na tym odcinku, naprawdę widzowie, nie wiem czy to mordy było, widzimy się mordy na kolejnych odcinkach, jeżeli mordy takie odcinki, to zostawić czapę w górę. Dobra, mordy, trzymajcie się, nara. Nara, ty masz 12 lat.